Alan Trick wypowiedział się, w końcu zabrał głos, w końcu wrzucił pierwszy odcinek na swój kanał. To jest twórca Toilet Tower Defense i wypowiedział się na temat wszystkiego, co się stało. Mamy też, wiemy, co zostanie dodane do tej gry i kiedy, więc dzisiaj sobie opowiemy, słuchajcie. Today I've got some pretty good news, but let me just start from the beginning. So as you probably noticed, I haven't uploaded in a pretty... Oczywiście nie będę całego odcinka oglądał, tylko wam chcę jakby pokazać mniej więcej, co on tutaj mówił, o czym. Więc zacznijmy od tego, że słuchajcie, jeżeli chodzi o to, dlaczego on nie wrzucał odcinka, no to prawdopodobnie się domyślacie, te sprawy związane z prawami autorskimi i Dafuk Boomem i resztą tych rzeczy, zagadnień tam. Słuchajcie, moim zdaniem dobrze się to potoczyło, tylko jest to też nie do końca sprawiedliwe. Powiem wam zaraz dlaczego, bo Talentrick ma umowę, podpisał umowę i teraz ma taką licencję, dzięki której może wykorzystywać nazwy, postacie z Skibidi Toilet, więc to jest mega fajne. Będzie mógł wszystkich tych postaci używać, będą aktualizacje i tak dalej. Pewnie oddaje w jakieś tam tantiemy za to, tak to swoją drogą. Natomiast moi drodzy, jeżeli chodzi o jedną sprawę, to jest tak, że popatrzcie, jest multum gier o Skibidi Toilet na Robloxie i teraz wydaje się, że te wszystkie gry albo dostaną też licencję, też kupią ją, albo jakoś się dogadają, albo będą usuwane, bo teraz to jest totalnie niesprawiedliwe dla Talentricka. No bo zobaczcie, on płaci, żeby używać tych postaci, żeby używać nazw i tak dalej, a inne gry obecnie... za darmo, całkowicie za darmo sobie tego używają, wiecie? Więc to jest totalnie jakby niesprawiedliwe, bo jest naprawdę, ja gram w dużo tego typu gier. Na przykład teraz, słuchajcie, mam włączoną i tutaj nagrywałem odcinek na mój inny kanał i jak widzicie, gram. To jest Skibidi Defense, jest to mega kozacka gra i Talentrick powinien z niej wziąć fajne te ulepszenia, te takie dodatki. Nie mówię, no wygląd tych Skibidi Toilet jest też mega kozacki. O wiele ładniej graficznie mi się ta gra podoba niż ta Talentricka, ale to jest taka kwestia gustu, to swoją drogą. Natomiast takie rzeczy związane z tym, jak powinien dodać takie rzeczy, które powinny jakby zostać dodane i które ułatwiają rozgrywkę, uprzyjemniają ją, to powinno być zrobione w tej grze, którą ma Talentrick. On tu tak, na pewno update będzie gdzieś koło połowie, być może za tydzień, tak jak dobrze wam przepowiadałem, że ten update się przesunie. On mówi tak, 20 październik, środek października będzie nowy update. Chce zrobić update halloweenowy, event. Będziemy mieli prawdopodobnie nową walutę, otwieranie skrzynek za tą walutę, nowe postacie. To jest takie, wiecie, coś jak Pet Simulator X, te update'y, gdzie były nowe waluty przede wszystkim. Nowe postacie, no i nowy tryb, być może im się uda, Endless, czyli tryb bez końca. Jak gracie w małpki i baloniki, no to tam jest tryb, gdzie bez końca się jakby, wiecie, gra i tak dalej. Więc całkiem spoko, natomiast tak jak mówię, dla mnie najlepszą opcją byłoby to, żeby on dodał takie ulepszenia, jak na przykład, że jednym kliknięciem możemy sobie kliknąć i każda wieża, którą postawimy, jest maksymalnie ulepszona, nie? O ile mamy pieniądze na to. To jest naprawdę fajne. Na przykład, nie wiem, to, że postać się szybciej porusza, chociaż to nie jest takie potrzebne, bo te mapy nie są tak duże, rozległe i ta postać nie musi się tak szybko ruszać. Ale na przykład, nie wiem, czy... ja nie znalazłem, ale skróty klawiszowe, że na przykład jeden kliknę na klawiaturze, to cały czas mi się odpala dana wieża pod jedynką i to jest fajne, bo nie muszę klikać myszką, przesuwać w lewo, cyk, cyk, cyk. Albo jednym przyciskiem myszy ulepszam wszystkie wieże, które postawiłem. To jest też mega fajne. Bardzo by mi się podobało, jeżeli dodaliby na przykład opcję, żeby przyspieszyć rozgrywkę, tak jak w balonikach, że te balony się szybciej pojawiają. To też fajnie by ulepszyło, bo na przykład w moim wypadku jeszcze nie jestem tak mocny, żeby zagrać harda czy jakiś mocniejszy poziom, ale mam wieże, które bardzo szybko jakby w sposób mogę niszczyć ten poziom średni, tylko że oczywiście na tyle jestem mocny, że aż te wieże, które wychodzą, te Skibidi Toilet, muszę czekać na nie i niszczę je bardzo szybko, przez to rozgrywka się wydłuża, bo one jakby nie wychodzą tak szybciej.
Więc myślę, że to by było mega fajne. On tutaj mówił, że może dodać na Halloweenowym evencie te złe kamery. Także to jest też spoko. Fajnie, fajnie. Myślę, że jakieś zainfekowane albo zakochanego złego kamerę to by jakby dodał, to by fajnie było. No i tak jak dobrze jakby przepowiedziałem, dobrej predykcji dokonałem, update będzie, słuchajcie, w jedną całość zrobiony, to znaczy tak, bo wiecie, że gra jakby wróciła i jesteśmy na 62 odcinku w tej grze, a my tu już w sobotę, już jutro albo w niedzielę dostaniemy 66 odcinek z Skibidi Toilet, więc prawdopodobnie musimy poczekać jeszcze dużo, żeby to do tej gry jakby ten update wszedł, nie? Także to też jakiś jest taki minus tego, no ale no, musimy czekać po prostu. Co ciekawe, w ogóle w Skibidi Toilet nie ma żadnych przecieków. Na chwilę ja nagrywam odcinek ten 10 rano w piątek, nie ma żadnych przecieków, a jutro według czasu powinien być odcinek. Dziwne to jest i troszkę mnie to martwi, bo wcześniej przecieki już były dwa dni, nawet trzy dni wcześniej, więc nie ma nic w ogóle. Zastanawiam się, co się dzieje. Mam nadzieję, że odcinek dostaniemy. No ale słuchajcie, gierka jest całkiem fajna. Jeżeli chodzi o Tower Defense, chociaż osobiście wolę tę grę, którą tutaj gramy, jest o wiele lepsza moim zdaniem. Nie wiem, jakoś ładniej są te wieże, bardziej przypominają, no ale myślę, że ta gra się długo nie utrzyma, chociaż może to gra jest od Dafuk Booma, tego nie wiem, ale jeżeli nie, to ta gra długo nie postoi i zostanie też zbanowana, jeżeli nie wykupią licencji. Tak mi się wydaje, że to samo się wydarzy co tu. No bo tak jak mówię, nie jest to w porządku co do Talent Ricka, że on musi dawać, płacić za licencję, a inne tryby Roblox, które korzystają ze Skibidi Toilet i tak dalej, nie płacą tego. To jest niesprawiedliwe i myślę, że Boom czy jego ludzie od praw autorskich pewnie zaczną usuwać te gry na Robloxie. Także zobaczymy, jak to będzie. Natomiast życzę wszystkiego dobrego Talent Rickowi. Mam nadzieję, że te ulepszenia, które ułatwią nam rozgrywkę, uprzyjemnią, będą wprowadzone, bo on chciałby dodawać nowe wieże, nowe postacie, jakby nowe mody, czyli Endless Mod, czy Player, gracz kontra gracz. No dobra, okej, okay, całkiem spoko, tylko moim zdaniem najpierw niech on doda przydatne rzeczy do tej gry, które ułatwią nam po prostu rozgrywkę w pewien sposób. Tak, te, które wymieniłem, prawda, teraz na odcinku, więc zobaczymy. Dajcie znać, co wy myślicie w ogóle o tej całej sytuacji. No dobrze, że pozytywnie się rozwiązała i jednak dobrze przypuszczałem, że będzie wszystko pozytywnie na moich odcinkach, jak sobie obejrzycie wcześniej, że raczej byłem skłonny uwierzyć, że wysokie prawdopodobieństwo było, że właśnie to się rozwiąże, bo każdy z nich chce kasy tak naprawdę, no i Boom, wiecie, ta gra na pewno jest bardzo popularna, po 100 tysięcy graczy gra, więc Boom straciłby duże źródełko, jakieś tam źródełko dochodów, nie, jakby ją po prostu uwalił i by się nie dogadali, w cudzysłowie tak kolokwialnie mówiąc. Moi drodzy, to tyle, sprawdźcie kolejne odcinki, do zobaczenia.